Jeśli na Halo Wars 2 byliście napaleni do tego stopnia, że kupiliście droższą edycję przedpremierową, to od połowy grudnia oddawaliście się prawdopodobnie błogiemu odświeżaniu jedynki. Na zachętę przedlotową premierą jest w sam raz. Ale czy broni się samodzielnie? Na razie Halo Wars Definitive Edition dostępny jest tylko w cenie ponad 300 zł. Ale na szczęście dorzucają do gry bonus w postaci Halo Wars 2. Do czasu premiery kontynuacji pewnie będzie to jedyna metoda nabycia ostatniej gry Ensemble Studios w tej wersji. Chociaż no nie wyobrażam sobie, żeby Microsoft nie udostępnił jej w tradycyjnej dystrybucji. No i może na wstępie zaznaczmy, że największą atrakcją związaną z ukazaniem się Definitive Edition jest debiut Halo Wars 1 na nowych platformach. A właściwie platformie, bo na Xboxie One pewnie doczekalibyśmy się wstecznej kompatybilności wersji z 360. Jedyna prawdziwie konsolowa strategia trafiła ostatecznie na peceta. I ten fakt ogłaszam zarówno największą zaletą HWDE, Boże jak to brzmi, jak i największą wadą. Halo Wars swego czasu stanęło w szranki z innymi konsolowymi strategiami, Tom Clancy's End War i Stormrise. I osiągnęło sukces nie tylko dzięki sile marki. Nikt poza twórcami przygód załogi Spirit of Fire nie miał jaj, by pominąć matczynej platformy RTS-ów. Skupienie się na niewygodzie pada i odrzucenie myszkowych naleciałości sprawiły, że do dziś nie opracowano lepszego systemu sterowania. Czy będzie to istotne, gdy doczepimy Gryzonia, który rozwiąże wszystkie problemy? No nie bardzo. Tradycyjne sterowanie w grze zaprojektowanej pod pada uderza nas w twarz faktem, że jednak lepiej w RTS-a grać się nie da. Odpadają problemy z grupowaniem jednostek, akcja przyspieszyła, osiągnięto uprawnioną precyzję. Będzie to banał, ale muszę potwierdzić, że strategia czasu rzeczywistego jest lepsza na PC niż na konsoli. No tak, szok. Szczególnie wyróżnią tutaj skróty klawiszowe i przemieszczanie się kamery po mapie za pomocą kliknięć na minimapce. Normalny luksus. Jednak robienie gry pod pada, a później przerabianie jej na mysz i klawiaturę nie mogło obyć się bez problemów. W trakcie grania zauważyłem liczne naleciałości z konsolowego pierwowzoru. Na komputerze średnio przydają się komendy odpowiedzialne za zaznaczanie jednostek. Zaznacz wszystkie jednostki jeszcze czasem się przydaje, ale zaznacz jednostki na ekranie to ewidentny relikt Xboxa 360. Ponarzekać trzeba na bardziej utrudnioną aktywację umiejętności specjalnych poszczególnych typów jednostek w dużej armii. I przede wszystkim za niedostosowanie ustawienia kamery. Wisi ona tak jak kiedyś skandalicznie nisko, co było w porządku na konsoli, ale na komputerze bez maksymalnego oddalenia prawie grać się nie da. Generalnie z neutralnych elementów muszę wspomnieć o przerywnikach filmowych, które nie otrzymały odświeżenia. Dlaczego? No bo nadal wyglądają genialnie. Najlepsze przerywniki, na jakie stać branżę w tej chwili. Sprzed prawie 8 lat. Wspomnieć też wypada o ideologicznym problemie powstania takiej wersji Halo Warsów. Kontynuacja strategii w świecie Halo jest zasługą przede wszystkim fanów, dla których wyróżniająca się odsłona ich ulubionej gry była ewenementem. Gdyby to była kwestia sprzedaży, to dwójka powstałaby już dawno temu. A tak to czysty fanserwis, którego wyjątkowość leżała m.in. w ekskluzywności charakterystycznej dla całej serii. Czy Halo Wars na PC-cie nie będzie po prostu kolejnym RTS-em do zagrania i zapomnienia? Tak czy inaczej, RTS-y wróciły tam, gdzie ich miejsce, ręka w rękę z marką Halo, która wciąż jest względnie nowa. No i niestety stworzenie zaledwie Definitive Edition przekreśla szansę na pełnoprawną aniwersarkę Halo Warsów, no ale od jakiegoś czasu Microsoft tłumi nasze nadzieje na kolejne remake'i. Po prostu uznajcie to za konwersję stworzoną dla najwierniejszych fanów, którzy nie mogą się doczekać kontynuacji.